Bracia i siostry, chwała Jezusowi. Niech Jego imię zawsze będzie wywyższone. Moi drodzy, dzisiaj chciałbym z wami rozważyć pewien epizod z życia apostoła Pawła. Jest on opisany w Dziejach Apostolskich w 15 rozdziale. Jest to zaledwie kilka wersetów, więc pozwólcie, że sobie go przeczytamy. Ogólnie cały 15 rozdział jest warty przeczytania, ale chciałbym się skupić dzisiaj na pierwszych wersetach tej historii. Jeżeli macie Biblię, to otwórzcie na Dziejach Apostolskich w 15 rozdziale, a jeżeli nie, jeżeli jesteście gdzieś w drodze, w aucie, na mieście, słuchacie mnie, to ja wam go z chęcią przeczytam i zobaczymy, co tutaj Pan Bóg chce nam przekazać przez ten krótki fragment i czym chcę się z wami dzisiaj podzielić. Moi drodzy, Dzieje Apostolskie 15 rozdział, podróż misyjna Pawła trwa. A pewni ludzie, którzy przybyli z Judei, nauczali braci: jeśli nie zostaliście obrzezani według zwyczaju mojżeszowego, nie możecie być zbawieni. Gdy zaś powstał zatarg i spór niemały między Pawłem i Barnabą, a nimi, postanowiono, żeby Paweł i Barnaba oraz kilku innych spośród nich udało się w sprawie tego sporu do apostołów i starszych do Jerozolimy. Ci tedy, wyprawieni przez zbór, szli przez Fenicję i Samarię i opowiadając o nawróceniu pogan i sprawiając tym wielką radość wszystkim braciom. A gdy przybyli do Jerozolimy, zostali przyjęci przez zbór oraz apostołów i starszych i opowiedzieli, jak wielkich rzeczy dokonał Bóg przez nich. Lecz niektórzy ze stronnictwa faryzeuszów, którzy uwierzyli, powstali mówiąc: trzeba ich obrzezać i nakazać im, żeby przestrzegali zakonu mojżeszowego. I dalsze wersety od 6 praktycznie do końca 15 rozdziału są nazwane jako Sobór Apostołów w Jerozolimie. Czyli apostołowie radzą, co zrobić z zaistniałym problemem, jak go rozwiązać na sposób Boży. Wstaje apostoł Piotr i mówi, jak się rzeczy mają, i mówi, co powinni ludzie w tamtejszych zborze robić i do czego się dostosować. Pisze list, i z tym listem apostoł Paweł wraca do ludzi, którzy go wysłali. I o tym opowiada generalnie 15 rozdział Dziejów Apostolskich. Zachęcam do przestudiowania jego. Ale dzisiaj chciałbym się skupić na pierwszych wersetach, w sumie od 1 do 5 wersetu. Ale najważniejsze będzie dla mnie 2 i 4 werset. Pozwólcie, że go jeszcze raz przeczytam, żebyśmy mieli taką, wiecie, konkretnie zoomowany obraz, o co nam chodzi. Gdy zaś powstał zatarg i spór niemały między Pawłem i Barnabą, a nimi, postanowiono, żeby Paweł i Barnaba oraz kilku innych spośród nich udało się w sprawie tego sporu do apostołów i do starszych do Jerozolimy. Ci tedy, wyprawieni przez zbór, szli przez Fenicję i Samarię, opowiadając o nawróceniu pogan i sprawiając tym wielką radość wszystkim braciom. A gdy przybyli do Jerozolimy, zostali przyjęci przez zbór oraz apostołów i starszych i opowiedzieli, jak wielkich rzeczy dokonał Bóg przez nich. Bracia i siostry w Jezusie Chrystusie, nie ukrywam, że rozważałem ten fragment i myślałem sobie o nim i myślę, że ten fragment jest bardzo ważny dla braci i sióstr, dla was, którzy opuściliście kościoły, którzy odeszliście ze wspólnot, którzy odeszliście od ciała Chrystusowego i nie macie, nie chcecie być w żadnym zborze, nie chcecie uczestniczyć w szeroko pojętym rozumieniu w życiu Kościoła, ponieważ uważacie, że wszystkie kościoły są zwiedzione, że wszystkie kościoły są B, że wszystkie kościoły źle nauczają, że wy już wszystko osiągnęliście, że już wszystko wiecie, że tak naprawdę kościoły nic wam nie mogą dać. Niestety, od kiedy się nawróciłem, jest to jakiś 16 rok od mojego nawrócenia, od kilku lat, od jakichś 5 lat obserwuję bardzo poważne zjawisko. Czyli ludzie z najmniejszych przyczyn, z najmniejszych pobudek, z byle jakich, odchodzą ze zborów, nie pożegnawszy się, spędzają wiele lat z braćmi i siostrami, nagle coś ich dotyka, nagle coś nie jest po ich myśli, nagle coś im nie pasuje i znikają, odchodzą. Odchodzą, niektórzy żegnają się, niektórzy bez pożegnania. O innych jeszcze dowiadujemy się z relacji innych, dlaczego niby opuścili ten kościół. I zazwyczaj ci ludzie nie chcą mieć już nic wspólnego z życiem kościoła, w którym się nawrócili, w którym byli, z życiem danego zboru.
I moi drodzy, też obserwuję to, jak łatwo dzisiaj ludzie odchodzą. Z jednej strony odchodzą i są, że tak powiem, bezpańscy, nie chcą mieć nic wspólnego z Kościołem, nie uczestniczą w życiu Kościoła, nigdzie się nie pojawiają, a z drugiej strony zakładają swoje własne wspólnoty i no i zaczynają nauczać, tak jak według nich jest to, tak jak oni to rozumieją, że tak powiem. O, może tak, ale dzisiaj głównie moje przesłanie jest do was, bracia i siostry, którzy odeszliście z Kościoła, odeszliście ze swojej wspólnoty, odeszliście ze swojego zboru i żyjecie bez Kościoła, bez społeczności, bez ciała Jezusa Chrystusa, bez braci, sióstr wokół siebie i uważacie, że tak jest, tak jest dobrze, tak powinno być, że nie ma takiego dobrego Kościoła, do którego byście mogli pójść i generalnie żyjecie sami sobie. I naprawdę obserwuję, to jest masowe zjawisko od jakichś kilku lat w różnych miastach i niestety ze smutkiem stwierdzam, że dzisiaj tak łatwo jest odejść ze zboru, tak łatwo jest odejść z Kościoła bez podania jakiegoś realnego powodu, bez rozmowy na ten temat, bez takiego usiądnięcia i porozmawiania, ale o co ci chodzi? Ktoś się obraża, ktoś się odchodzi, ktoś wie lepiej, ktoś mówi, a to zwiedzone nauczanie i znika. I przez dni, tygodnie, miesiące i lata żyje bez społeczności z wierzącymi, żyje bez kościoła swojego, żyje bez zboru, żyje bez wspólnoty ludzi wierzących i twierdzi, że wszystko jest okej, że wszystko jest dobrze. I do was, którzy dzisiaj jesteście w tym miejscu, chciałbym dedykować te słowo. Chciałbym wam powiedzieć, że po pierwsze, nie ma absolutnie ani jednego miejsca w Nowym Testamencie, które by powiedziało, że wierzący powinien żyć sam, że powinien żyć bez wspólnoty, bez kościoła, bez zboru. Umówmy się, że jeżeli będę mówił w dalszej części tego materiału, kościół, zbór, społeczność, to jest jedno i to samo, o jedno mi chodzi, czyli po prostu Kościół Jezusa Chrystusa. I jest wielu, którzy tak żyje, ale w Nowym Testamencie od czasów Kościoła Jezusa Chrystusa nie ma ani jednego fragmentu, który by jakby mówił, że to jest ok, że to jest w porządku, że tak mogą być rzeczy, że tak się rzeczy mają. Że możesz żyć bez kościoła w mieście, że możesz żyć bez ludzi wierzących wokół siebie, że możesz omijać modlitewne spotkania, możesz omijać nabożeństwa, omijać życie swojego kościoła i że to jest właściwe. Ani jednego miejsca nie ma, a wręcz jest wiele miejsc, które w nowym fragmencie, które mówią, że chrześcijanie spotykali się po domach, spotykali się razem, nauczali się razem, mieli wspólne nabożeństwa. No jest napisane w liście do Hebrajczyków, nie opuszczajcie wspólnych zebrań, jak to mają niektórzy w zwyczaju. Prześledziłem bardzo pobieżnie prawie wszystkie listy apostolskie i apostoł Paweł przynajmniej pisze na początku do braci, do świętych, do zboru. Pisze w liczbie mnogiej. Nigdzie nie pisze do pojedynczej osoby. Oczywiście pomijając listy do Tymoteusza i list do Tytusa, ale to jest osobisty list do duszpasterzy. Więc tam troszeczkę inaczej się sprawy mają. I nigdzie w Nowym Testamencie nie ma pochwały tego stanu, że żyjesz bez społeczności ze świętymi, że żyjesz bez społeczności z Kościołem Jezusa Chrystusa. I moi drodzy, to jest karygodne, że ja nie wiem z jakich przyczyn odeszliście z Kościoła, ponieważ czasami ludzie odchodzą, nie dając znaku w ogóle, co się wydarzyło, nie wiadomo, co chodzi o. Czasami ktoś jest skrzywdzony, czasami ktoś oberwał od kogoś innego i czy to jest dobre, czy nie, to nie wiem, ale też czasami jest druga grupa ludzi, którzy to się tak nasiliło w czasie epidemii też, że mówią, ja słucham nauczania w internecie, puszczę sobie uwielbienie i to jest moje nabożeństwo, albo spotkam się online z innymi. Nie. Tak nie wygląda Kościół Jezusa Chrystusa. Inni mówią, że mają społeczność z Duchem Świętym sami w domu, że to jest ich nabożeństwo. Nie. Nigdy w Biblii nie było takiego pomysłu, że to jest Kościół. Owszem, może przydarzy się coś takiego, że jesteś misjonarzem albo przeprowadzi się do innego miasta, miejscowości i nie ma po prostu żadnego ewangelicznego zboru, więc póki co jesteś sam. Ale Bóg ci da ludzi, spokojnie. Bóg ci da ludzi. I nigdzie nie ma w Nowym Testamencie, w Dziejach Apostolskich pochwały takiego stanu, że możesz być taką samotną satelitą, która wie wszystko lepiej. I moi drodzy, to jest złe. Złe jest to dla ciebie. Złe jest to dla ciebie, ponieważ sam sobie będąc, jesteś po pierwsze wystawiony na strzał tego, że zostaniesz
przez diabła oszukany, że wchłoniesz jakąś fałszywą naukę, a być może już dałeś się zwieść, dlatego odszedłeś od kościoła. Niekoniecznie kościół jest zwiedziony. Być może ty dałeś się oszukać i zdrowa jest nauka z twoim zboża, ale to ty uległeś zwiedzeniu. Niestety w dzisiejszych czasach zauważyłem szczególnie na portalach społecznościowych, że jest coś takiego, ja to nazywam kompleks ostatniego zdania. Jaką bym rozmowę nie prowadził? Zawsze mój rozmówca musi mieć ostatnie zdanie. Ja z takich rozmów szybko się wycofuję i uciekam, jeżeli widzę, że rozmowa jest taka, żeby nieważne co, nieważne jaki argument, ale zawsze musi być moje ostatnie zdanie. Nie rozmawiam z takimi ludźmi, bo to są bardzo ciężkie rozmowy, nic z nich nie wynika, nic cię nie utrzymy. Ale tak też jest w życiu prywatnym. Ludzie mają swoje zdania, nie chcą dać się przekonać, nigdy nie podali się pod uczniostwo, nigdy nie uznali autorytetu starszych zboru, nie uznali swoich nauczycieli i tak zawsze wiedzą wszystko lepiej. I tacy ludzie najzwyczajniej w świecie nie uznali autorytetu Słowa Bożego, że starsi są od nauczania, starsi są od tego, żeby prowadzić zbór, że starsi są od tego, żeby cię chronić, zbór i ciebie też, i chronić przed zwiedzeniem. I nigdy nie poddaliście się pod ich jakby jarzmo, pod ich autorytet. Wiecie, wszystko lepiej. Niestety internet, gdzie cokolwiek wpiszesz sobie w wyszukiwarkę, czy Jezus był Polakiem, Jezus był czarny, cokolwiek sobie wpiszesz, wyskoczy ci to. Więc możesz to coś, co ci szatan włożył w głowę, możesz sobie ubzdurać i znaleźć jakby strony, które potwierdzą twoje tezy. I wtedy nagle się okazuje, że twój kościół jest zły. A może to ty uległeś zwiedzeniu. Nie rozmawiasz o tym, rzucasz swoją tezę, jak ci się nie podoba, obrażony, odchodzi z kościoła, znikasz. Jest wiele takich sytuacji. Mógłbym o wielu sytuacjach opowiadać, gdyż wiele historii słyszałem, wielu doświadczyłem, wiele widziałem, wielu historii byłem świadkiem na temat odejścia z kościoła i powodów. I tutaj nie będę jakby się rozwodził nad powodami, bo niektóre są absurdalne, niektóre są śmieszne, nad niektórymi trzeba się faktycznie pochylić i usiąść, kto tutaj gdzieś tam mógł mieć rację, ale czy to jest dalej powodem do odejścia? Nie znajdziesz nigdy idealnego, doskonałego zboru. Nie znajdziesz nigdy idealnej, doskonałej społeczności. Doskonała społeczność będzie po drugiej stronie tego nieba, kiedy już będziemy na uczcie i weselu baranka. Tu, póki co, jesteśmy zbawionymi, jesteśmy chrześcijanami, ale nie jesteśmy idealni. Każdy z nas ma swoje problemy, każdy z nas z czym się boryka, każdy z nas ma jakiś ciężar, z którym się zmaga w życiu codziennym. I tak często, to jest bardzo też często słyszę, że a ten to robi, a ten tamto, i co to jest za kościół? Ty nie patrz, co ktoś robi, ty patrz nad swoim życiem. Co ty robisz? Może ty robisz takie rzeczy, że z tobą ciężko wytrzymać. A jeżeli widzisz, że ktoś się z czymś zmaga, to nie użyj, jaki on chrześcijanin, jaki to kościół. Może Bóg ci to pokazuje, właśnie żebyś pomógł temu bratu bądź temu siostrze. I teraz zobacz, odchodzisz z kościoła z jakichkolwiek przyczyn, tak jak mówiłem, nie chcę się rozwodzić nad przyczynami, odchodzisz, zostajesz sam, nabierasz przekonania, że wszyscy zwiedzenie, że wszyscy wiedzą lepiej. Ty jedyny osiągnąłeś prawdę, największą zbawienia, już nie potrzebujesz kościoła, tam tylko sami słabi ludzie, tam tylko same herezje, tam tylko złe nauczanie, lepiej ci będzie bez społeczności. I zobacz, już tak naprawdę jesteś wystawiony na strzał od szatana. Które zwierzę jest w stadzie najbardziej atakowane? Te, które się oddala od stada, te, które jest nieostrożne. Te, które oddaliło się i najłatwiej je uszczelić. I już jesteś nastawiony na to, żeby szatan cię zwiódł. A tak naprawdę chyba być może już dałeś się zwieść, że wyszedłeś ze społeczności i uważasz, że to jest normalny, dobry stan. Bo jeżeli przeczytasz Słowo Boże, Nowy Testament, nigdzie, tak jak mówiłem, nie znajdziesz pochwały takiego stanu. A wręcz w drugą stronę, naganę takiego stanu. Więc już pozwolę sobie powiedzieć, że przekroczyłeś prawo Boże. Ale zobaczmy na życie Pawła, który właśnie był apostołem Pawłem, jest w podróży misyjnej, zakłada kościół za kościołem. Bóg ewidentnie przez niego działa. Jest nazywany już apostołem. Wiecie? I trafiają w 15 rozdziale na ludzi, którzy mówią o obrzezaniu, nieobrzezaniu. Pojawia się problem,
który jest dosyć ciężko rozwiązać. I co robi Paweł? Paweł z Barnabą udają się do starszych, do Jerozolimy, przedkładają im tę sprawę i zaczynają ją razem badać, rozwiązywać. Zaczynają działać wspólnie i w porozumieniu. I słuchajcie, taki zawsze był plan Pana Jezusa, głowy Kościoła właśnie na Kościół. Nie jesteśmy samoistnymi asteroidami, nie jesteśmy satelitami, nie jesteśmy wolnymi strzelcami w Kościele Jezusa Chrystusa. Jedni jesteśmy zależni od drugich, współpracujemy. Jest jedno ciało. Tu był apostoł jeden, tu był apostoł Paweł, powstał spór. Paweł go sam nie rozwiązywał, tylko udał się do Jerozolimy. Razem podjęli działania. I zobaczcie, wynika z tego coś wspaniałego, ponieważ jest pierwszy sobór apostołów w Jerozolimie. Apostołowie rozwiązują ten problem, piszą do braci list, który rozwiązuje ten problem i dzięki temu listowi jest problem zażegnany, a i my możemy się budować. Przypomnę, że tylko 15 rozdział Dziejów Apostolskich jest najczęściej poruszany w temacie tego, czy szabat jeszcze powinniśmy czcić, czy dziesięcinę, czy Stary Przymierze jest jeszcze ważne, czy nie. I to jest też dla nas już jakaś fajna taka nagroda, że to, co się wydarzyło, my możemy o tym czytać i możemy się z tego uczyć. Gdyby apostoł Paweł stwierdził, że on już jest najmądrzejszy, że wszystko osiągnął, że on już jest apostołem, który zakłada zbory, kościoły, jeździ i wszystko wie najlepiej, to tego rozdziału by nie było. Rozwiązałby swój ten problem po swojemu, dobrze bądź źle, ale byśmy nie mieli tutaj tego rozdziału. Paweł był i Paweł rozumiał, co to znaczy autorytet apostołów. Rozumiał, co znaczy być pod czymś autorytetem, być i szukać czyjejś rady. I to było wspaniałe, ponieważ to było coś cudowne, wiecie, bo jakby kiedy powstał problem, nie musiał rozwiązywać go o własnych siłach. Nie musiał się mocować z tym problemem. Poszedł do mądrzejszych od siebie. Poszedł do wyższych od siebie, do apostołów. Poszedł po radę i wrócił z rozwiązaniem problemu. Gdyby był najmądrzejszy, gdyby powiedział, ja, apostoł Paweł, tyle już narobiłem rzeczy, tyle kościołów założę, o mnie piszą dzieje apostolskie, ja to rozwiążę. Mogłoby się to źle skończyć. I Paweł rozumiał zwierzchność, rozumiał autorytety, rozumiał współpracę. Rozumiał współpracę. Rozumiał, że jedni drugich brzemiona noście. Rozumiał, że jedni drugich się radźcie. Uważajcie siebie za drugich od mądrzejszych. Rozumiał, co to znaczy jedno ciało, a różne członki. Dlatego też udał się do apostołów. Jest on wspaniałym przykładem dla mnie, że nie jesteśmy ludźmi, którzy sami są takimi wolnymi strzelcami w armii Pana. Że są ludźmi, którzy sami są w stanie wszystko rozwiązać, ale potrzebujemy siebie nawzajem. Potrzebujemy Kościoła Jezusa. Potrzebujemy innych członków. Potrzebujemy siebie nawzajem. Kiedy spotykam się z moimi braćmi tutaj w Radomiu, mówię im wprost. Wy mnie potrzebujecie i ja was potrzebuję. Ja potrzebuję, żebyście się o mnie modlili. Bo ja przechodzę przez ciemne problemy, przez ciemne doliny, przechodzę przez różne problemy. Potrzebuję waszego wsparcia, waszej modlitwy, waszego zaangażowania w moje życie. I oni to samo mówią. Potrzebujemy się nawzajem. Potrzebujemy się razem o siebie modlić. Nie muszę być sam ze swoimi problemami. Nie muszę być sam ze swoimi dylematami, kłopotami. Mam braci, z którymi modlę się, z którymi podejmuję decyzje, z którymi działam, z którymi tworzę wspólnotę. Nie jestem sam. Nie jestem jednoosobową armią. Gdybym takim był, to z wszystkimi problemami musiałbym się mierzyć sam. Wszystkimi problemami musiałbym... Kto by się o mnie modlił? Kto by mnie podźwignął? Zobaczcie, apostoł Paweł pisze w liście do Rzymian w końcówce: cieszcie się z cieszącymi, płaczcie z płaczącymi. Ja czasami z kimś płaczę i się cieszę i śmieję, a czasami ktoś ze mną. I wtedy czuję, że jestem Kościołem. Wtedy czuję, że Pan Jezus przez nas przepływa. Że Duch Pana przez nas wszystkich przepływa. Gdzie dwóch albo trzech, tam jestem ja wśród nich. Nie ma powiedziane, że mamy być sami. I ty, bracie i siostro, który dzisiaj mnie słuchasz i który mówisz, ja już nie potrzebuję Kościoła. Ja już nie potrzebuję, ja się tam przyjechałem, tam to i tamto i owamto. Ja już wszystko wiem, ja mam w domu Kościół.
Powiem wam, że albo już zostaliście zwiedzeni i oszukani przez diabła, albo jesteście na najlepszej drodze. Człowiek jest takim, już nawet abstrahując troszeczkę od chrześcijaństwa, to człowiek jest takim stworzeniem stadnym. Potrzebuje drugiego wokół siebie. Potrzebujemy siebie wszyscy nawzajem. Potrzebujemy, żeby się razem pośmiać, razem przejść przez problemy, razem doradzić sobie. Bóg nas nie stworzył jako jednostki. A w Kościele Jezusa Chrystusa nie ma mowy o czymś takim i nie ma prawa czegoś takiego być. Nakłaniam was wszyscy, którzy odeszliście z jakichkolwiek przyczyn ze swojej wspólnoty, żebyście nie żyli jak te jednoosobowe armie, jak te jednoosobowe satelity, które krążą gdzieś tam i tak naprawdę nigdzie nie chcą osiąść, nigdzie nie chcą się też zaangażować, nigdzie nie chcą być w żadnej społeczności. Powiem wam, że kaleczycie siebie i kaleczycie też daną wspólnotę. Rozmawiałem z jednym z braci, który odszedł z kościoła. No muszę przyznać szczerze, że on ma takie dosyć fajne, dosyć ciekawe, dosyć dobre zrozumienie Słowa Bożego. Kiedy z nim rozmawiam, myślę, że mogę coś od niego tam wchłonąć i nauczyć się coś wziąć z tej rozmowy. I mówię mu, zobacz, masz coś do powiedzenia. Jeżeli widzisz, że ten kościół jest zły, jeżeli ten kościół ma słabe nauczanie, może Bóg to właśnie tobie pokazuje, żebyś tam poszedł i nauczał. Może to, co ty masz, właśnie tego ten kościół potrzebuje, a ty odchodzisz, bo jest źle. Nie porzuca się swojej społeczności tylko dlatego, że coś ci nie podoba się, że coś jest nie tak. Trzeba modlić się o tą społeczność, trzeba wstawiać się za nią. Trzeba rozmawiać też o tym, a nie obrażonym odchodzić. Zachęcam was, bracia i siostry, nie bądźcie takimi samotnymi satelitami. Nie bądźcie tymi, którzy stwierdzą, że wszystko wiedzą. Bo wiecie, kto myśli, że stoi, niech baczy, żeby nie upadł. Jeżeli myślisz, że już tak wiele wiesz, że Kościoła nie potrzebujesz, to uważaj, bo jesteś na drodze albo już zostajesz zwiedzony. Kto ma ci doradzać? Kto ma być twoim starszym? Jeden brat mi mówi, że ma Kościół w domu. Z żoną się modli, z żoną mają nabożeństwa. Okej, ja rozumiem, że możemy się z żoną pomodlić. My dzisiaj też, nasza córeczka Hania chciała się modlić o dzieci z Ukrainy i spontanicznie się modliliśmy. Właściwie to ona się modliła, a my na to amen powiedzieliśmy. Ja to rozumiem. To jest jak najbardziej fajne. Ale nie oszukujmy się, to nie jest zbór. Ty nie jesteś apostołem, nauczycielem, prorokiem. Ty jesteś ewangelistą. Ona też nie jest. Nie jesteście wspólnotą. Chodzi mi w takim, wiecie, że zborem. To jest dobre w domowym zaciszu, ale potrzebujemy czegoś szerszego. Potrzebujemy braci i sióstr wokół siebie. I oni was też potrzebują. Nie zapominajcie, ponieważ Bóg też wam dał pewne dary. Bóg też was do czegoś powołał, postawił was w danym konkretnym mieście, żebyście tam byli, żebyście służyli i żebyście do danego kościoła wnosili swoje dary. I wy okaleczacie, osłabiacie ten zbór przez waszą postawę. Więc widzę coraz więcej braci, coraz więcej sióstr, którzy uciekają z kościołów. Ja rozumiem z jednej strony, że no, dzisiejsze nauczanie w kościołach stawia wiele do życzenia. Ewangelia stawia wiele do życzenia. Posłuszeństwo Bogu zostawia bardzo wiele do życzenia. Życie w świętości oddzielenia od tego świata to już w ogóle jest temat rzeka. Ja to rozumiem. Ale czy to cię zwalnia z poczucia obowiązku bycia w wspólnocie? Czy to cię zwalnia z walki o ten kościół? Jeżeli widzisz coś, być może Bóg dlatego cię postawił na tym miejscu, że to ty masz zrobić z tym porządek. Może ty masz właściwą naukę, którą ten zbór potrzebuje. Internet nie jest rozwiązaniem. Słuchasz mnie, dotrwaj do tego momentu, ale nie możesz powiedzieć, że z jednej strony poświęć sobie online uwielbienie i byłeś na uwielbieniu, posłuchałeś na przykład mnie i byłeś na kazaniu i właściwie to byłeś na nabożeństwie. Nie. Ludzie się spotykają. Bracia i siostry w dziejach apostolskich spotykali się po domach, modlili się razem, dbali o siebie. Zobaczcie, apostoł Piotr, kiedy udało mu się uciec z więzienia, kiedy wyprowadził go anioł, zaraz pobiegł do swoich.
ten podrozdział w Dziejach Apostolskich jest nazwany Paweł idzie do swoich. Idzie do swoich. Paweł nie szedł, kiedy został uwolniony przez anioła z więzienia. Nie szedł nie wiadomo gdzie. Poszedł do swoich, do swojego kościoła. A ty go nie masz. Ty go nie masz. Gdzie pójdziesz? Nigdzie nie masz, nie możesz iść. Więc rozważcie miejsca, w których jesteście. Rozważcie, czy to jest dobre. Rozważcie ze Słowem Bożym. Podajcie mi w opisie choć jeden fragment, który wychwala to, że możesz być samoistą jakby satelitą i nie potrzebujesz kościoła. A ja ci pokażę prawie w każdym liście, że mowa jest o wspólnocie. Więc jakby świetny jest ten 15 rozdział Dziejów Apostolskich, te pierwsze wersety, które pokazują właściwą postawę Pawła. Jest problem? Nie umiem sobie z nim poradzić. Jest za duży jak na mnie. Ale są. Znam tych, którzy rozwiążą ten problem. Więc udaję się do nich poradę. I tak powinien działać Kościół Jezusa Chrystusa. Jedni drugich wspomagajmy. Jedni drugich brzemiona nośmy. Uczmy się od siebie. Pocieszajmy się. Napominajmy się. Nieśmy innym pocieszenie i naukę. I tak wygląda Kościół Jezusa Chrystusa. A nie samoistne satelity. Dziękuję, że mnie wysłuchaliście. Niech Was Bóg błogosławi. Chwała Jezusowi. Niech Bóg zmiłuje się nad Wami. Niech Wam wszystkim błogosławi. Niech Was strzeże Jego ręka, niech prowadzi ta piosenka. Niech Bóg zmiłuje się nad Wami, niech Was wszystkich błogosławi. Niech Was strzeże Jego ręka, niech prowadzi ta piosenka. Śpiewajcie Bogu, śpiewajcie, serca przed Nim wylewajcie, służcie Mu jak potraficie, On jest drogą, prawdą, życiem. Niech Bóg zmiłuje się nad Wami, niech Wam wszystkim błogosławi. Niech Was strzeże Jego ręka, niech prowadzi ta piosenka. Niech Bóg zmiłuje się nad Wami, niech Wam wszystkim błogosławi. Niech Was strzeże Jego ręka, niech prowadzi ta piosenka. Szukajcie Jego oblicza, niech Bóg Was ciągle zachwyca. Niech w serca włoży głód słowa, niech dusza Wasza będzie zdrowa. Niech Bóg zmiłuje się nad Wami, niech Wam wszystkim błogosławi. Niech Was strzeże Jego ręka, niech prowadzi ta piosenka. Niech Bóg zmiłuje się nad Wami, niech Wam wszystkim błogosławi. Niech Was strzeże Jego ręka, niech prowadzi ta piosenka. Niech Bóg zmiłuje się nad Wami, niech Wam wszystkim błogosławi. Niech Was strzeże Jego ręka, niech prowadzi ta piosenka. Niech Bóg zmiłuje się nad Wami, niech Wam wszystkim błogosławi. Niech Was strzeże Jego ręka, niech prowadzi ta piosenka.